Michał Szczerba, Bartłomiej Wróblewski są Państwa gośćmi. Pytanie do Pana posła z Prawa i Sprawiedliwości w sprawie decyzji PKW, która najbliższy czwartek najprawdopodobniej będzie. Tak jak słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości, to wygląda na to, że PiS po prostu robi z siebie politycznego męczennika i kompletnie ignoruje fakty związane z wydawaniem publicznych pieniędzy na partyjne potrzeby w ramach kampanii wyborczej. Co to jest za strategia, panie pośle? Ja myślę, że w pani pytaniu jest zawarta już sugestia, natomiast ja odpowiem w ten sposób. Dzisiaj rządzący, ale także pani zadając takie pytanie, kompletnie ignoruje przepisy i polskie prawo, konstytucję. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości, z jednej strony ustawodawca musi stanowić prawo, aby dla równych podmiotów były równe zasady, czyli na przykład dla komitetów wyborczych czy partii politycznych, a z drugiej strony wszystkie organy państwa stosując prawo muszą stosować je równo w stosunku do wszystkich podmiotów. Cała ta dyskusja, gdyby trzymać się konstytucyjnej zasady równości, nie miałaby miejsca, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby już absolutorium od Państwowej Komisji Wyborczej. Decyzja o subwencji byłaby podjęta, dlatego że działanie Prawa i Sprawiedliwości w żaden sposób nie różni się od działań, które można przypisać innym komitetom wyborczym. Na przykład w tej ostatniej kampanii wyborczej widzieliśmy wiele działań ze strony Platformy Obywatelskiej czy innych komitetów, gdzie podobne zarzuty można byłoby stawiać, ale te zarzuty mają charakter polityczny. Ale nie mówi pan konkretnie. Nie mówi pan nie mają konkretnie, charakteru prawnego. Nie mówi pan konkretnie. Dobrze, no to jakie w takim zarzuty? Razie skonkretyzuję. Tak. Kampus, hasłowo Kampus Polska. Akcja Jerzego Owsiaka setkami czy tysiącami Polska? Billboardów. Przepraszam, co całe... Kampus Polska? No, ale co Kampus Polska? Kampus Polska był wydarzeniem finansowanym z różnych źródeł, na pewno nie ale z publicznych pieniędzy, ale z publicznych wyborczego. Pieniędzy z budżetu państwa? Nie był finansowany z komitetu wyborczego Platformy Obywatelskiej, tylko na przykład z środków niemieckich. Znowu, panie pośle, kulą w płot, bo widzę, że każdą imprezę samorządową chce pan zaliczyć jako kampanię wyborczą. Może każde dożynki sierpniowe też pan będzie zaliczał jako imprezę o charakterze agitacji wyborczej, ale my mówimy o konkretach. Ja chcę mówić, teraz ja mam głos, panie pośle. Ja chcę mówić o pana okręgu wyborczym i chcę mówić również o kampanii wyborczej, którą prowadziła pana kontrkandydatka. Nazywała się Jadwiga Emilewicz. Kojarzy pan taką? Była ministrą rozwoju, ale później... Spółka akcyjna, nazywa się Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, organizowała jej wydarzenia kampanijne. Nawet fundowała specjalne bluzy podczas Nordic Walkingu w Poznaniu. I ta sama firma, bo chodzi o firmę Berm, która była zleceniobiorcą wielu, wielu spółek firma Skarbu Berm, Państwa. Czyli firma eventowa. Tak, firma eventowa wyprodukowała łącznie w tym samym zamówieniu, czyli za 32 tysiące, jest faktura na to, wyprodukowała i bluzy dla seniorów i trening dla seniorów, ale również, co bardzo ciekawe, naklejki z napisem Jadwiga Emilewicz numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości, które były naklejane na bluzy, które rozdawano seniorów. I to jest wydatek, panie pośle, typowa agitacja wyborcza, której nie ma w sprawozdaniu finansowym. To sprawozdanie, które przedstawił wasz komitet, jest zafałszowane, jest kłamstwem. Jest tylko w nim to, co było, ale nie ma tego kluczowego, czego państwo nie powiedzieliście. I pan o tym dokładnie wie. I pan także dokładnie wie, jak pana kontrkandydatka, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pani Marlena Maląg organizowała swoją kampanię wyborczą w październiku 2023 roku, wtedy, kiedy podpisywano ad hoc umowy w połowie sierpnia, 22 sierpnia podpisano umowę na promocję Ministerstwa Rodziny w mediach społecznościowych. Co się później dzieje? Okazuje się, że promocja była prowadzona gdzie? W okręgu numer 36, Wielkopolska. Pewnie ten okręg wyborczy pan zna, bo sąsiaduje z okręgiem poznańskim. To jest agitacja wyborcza i to jest przestępstwo i to jest łamanie kodeksu
wyborczego i to jest złamanie prawa i to również będzie osądzała Państwowa Komisja Wyborcza, więc proszę w tej chwili nie ściemniać o jakimś kampusie. Kampus jest szkołą liderów. Każde środowisko ma prawo organizować szkołę dla młodych społecznych liderów. Jedno jest pewne. Na żadnym etapie, a jestem na kampusie od wielu lat, nie ma żadnych identyfikacji politycznych, partyjnych. Są przedstawiciele wielu środowisk. Również wtedy pamiętam takie sytuacje, kiedy byli przedstawiciele Porozumienia Jarosława Gowina, którzy przyjeżdżali z ciekawości. Więc mamy do czynienia z inicjatywą absolutnie, w której nie było ani jednej złotówki spółek Skarbu Państwa, ani jednej złotówki z ministerstw wyprowadzonych na kampanię. Jutro postaramy się zrobić, mam wrażenie, to, czego nie zrobiła Państwowa Komisja Wyborcza, czyli z posłem Jońskim podsumujemy to wszystko, co już do tej pory wiadomo, ale pokażemy nawet nowe rzeczy, których Państwo jeszcze nie widzieliście, w jak bezczelny sposób. Mam przy sobie, Pani redaktor, tylko dwie umowy. Jedna umowa darowizny, którą podpisała Fundacja KGHM, a druga to jest umowa sponsoringowa KGHM-u, podpisane w kampanii wyborczej w 2023 roku. Jedna to była darowizna dla firmy Berm, druga to była umowa sponsoringowa, podpisana już tak naprawdę po zakończeniu wydarzenia, tak, które było sponsorowane. Tu jest 750 tysięcy, które były wyprowadzone i z KGHM-u, i z Fundacji KGHM-u na kampanię między innymi Jacka Sasina, pana Marcina Wolnego, pana Andrzeja Śliwki, pani Elżbiety Witek i innych kandydatów, których wskazał Jacek Sasin. I KGHM, i Fundacja KGHM byli pośrednikami w tak naprawdę finansowaniu kampanii PiS-u.